Według czeskomowej analizy Duda zagrał partię na 3700. Poszła wymienna obrona francuska i tutaj Janek poszedł na izolowanego pionka. I teraz bardzo fretny ruch, hetman C2, przez co ten goniec C8 czarnego no nie ma po prostu gdzie wyjść. W partii skoczek BD7, skoczek C3, skoczek B6, C6 i tutaj Duda genialne uderzenie. Goniec bije H6, hetman wkroczył do akcji i teraz skoczek E4, kolejne figury dołączają do ataku, skoczek H4, skoczek wjechał na G6, wymianka, no i teraz czas wrzucić wieżę do ataku, to rzeczywiście nastąpiło, no i tutaj po prostu nie ma jak się bronić w partii wieża G7 i Jan Krzysztof Duda kończy partię ruchem skoczek E7 szach i tak jak widzicie zostało mu minuta 55 sekund na zegarze i rozwalił arcymistrza.